Uniwersytet zagra w czwartek z Legionowią Legionową. Rywal Radomian to Spadkowicz z Ekstraklasy, który w tym sezonie należy do grupy średniaków. Wygrać z nim to trudne zadanie, ale możliwe do wykonania. Uniwersytet pokazał już w kilku meczach, że potrafi walczyć z najlepszymi ekipami ligi. Radomianie są na przedostatniej pozycji w tabeli. Do 10 miejsca dającego utrzymanie tracą 6 punktów. Wygrana z Legionowią pozwoliłaby zniwelować wspomniane straty do 3 punktów, bo Krzyżostrowiec Świętokrzyski nie ma szansy w konfrontacji z wiceliderem Czuwajem Przemyśl, a w ostatniej kolejce radomianie zmierzą się właśnie z zespołem z Ostrowca i byłby to bój o utrzymanie. Ale najpierw trzeba wygrać w czwartek, początek meczu Uniwersytet Legionowia o godzinie 18:00.